Błaszko Cór, witam Państwa bardzo serdecznie. Czas na rozmowę Echo 24. A dziś w studio moimi Państwa gośćmi są pan Marek Szempliński, Wrocławskie Inwestycje. Witam bardzo serdecznie. A także pan Marcin Janiszewski, rzecznik Młodzieżowego Centrum Sportu we Wrocławiu. Witam panie rzeczniku. Dobry wieczór. Bardzo serdecznie. Panowie, delegacja z prezydentem, no możemy śmiało powiedzieć, obeszła obiekty powstające na Mistrzostwa Sportów Nieolimpijskich, The World Games 2017, basen Torn Wrocławski, a także Stadion Olimpijski. Jak na pytanie do pana rzecznika, panie Marku, możemy czytać tego typu wydarzenie, patrząc oczywiście z perspektywy wrocławskich inwestycji. O czym takie obchody świadczą? Perspektywy kogoś, kto buduje, to oznacza bliski koniec. Kropka nad i, tak zwana, w dobrym tego słowa znaczeniu. No w tym wypadku w dobrym w tego słowa znaczeniu. Chyba, znaczy, akurat moja firma nie miała większych wpadek na innych budowach także. I tutaj no, ten finał się czuje. Powoli już wszystkie odbiory. To jest tak, zacznę od największej inwestycji, czyli przebudowy stadionu. Lada dzień już będzie, rozpoczną się odbiory, basen trochę mniejszy. Jesteśmy w trakcie odbiorów, także lada dzień będzie już przekazanie do użytkowania. Odbiory, panie rzeczniku, wejdę w słowo, które mogą potrwać tak do 2 miesięcy? Tak, odbiory... Aby to jakoś tak umiejscowić czasowo. Takiemu potocznemu rozumieniu, takie odbiory potrafią wiązać się nawet z pewnymi pracami. To wygląda tak, że rozpoczynamy odbiory, basen jest tego dobrym przykładem, ale jakieś prace jeszcze trwają, bo część rzeczy trzeba udostępnić tym, którzy odbierają, więc się nie zabudowywuje, zabudowuje się w trakcie. Trwa także wyposażanie, to wyposażanie też coś tam się nie zabudowywało, bo trzeba, no po co potem niszczyć, więc żeby było taniej, ekonomiczniej, zabudowywuje się w trakcie wyposażania. W trakcie odbiorów znalazło się jakieś tam felery, czyli poprawki, się naprawia, tak zwane poprawki. To też, więc zawsze jeszcze tam takie zapinanie na ostatni guzik trwa. Często nawet jeszcze po odbiorach to się dzieje, więc tutaj nie ma nic dziwnego. Oba obiekty, mówię teraz o stadionie i o basenie, one już faktycznie istnieją, one są już zbudowane. Panie rzeczniku, akurat nowy rok 2017, ze strony mediów bardzo mocno śledziliśmy to, co dzieje się z wrocławskim budżetem, kiedy to radni w liczbie 21 przegłosowali. Rzeczywiście ten budżet, dużo się rozmawiało o wydatkach na sport, na inwestycje. Popatrzymy na te dwie standardowe budowy, o których pan powiedział, to przecież kwota 130 milionów złotych. No właśnie, jeżeli moglibyśmy naszym telewizom jeszcze przypomnieć, na czym polegała ta inwestycja, to znaczy z jakim wyzwaniem musieliście się państwo zmierzyć, no bo jak popatrzymy na bogatą historię miasta Wrocławia, to często również konserwator ma dużo do powiedzenia. Czy tu było tak również? Zdecydowanie tak było. Mało tego, to było wyzwanie. Stadion Olimpijski to właśnie, już wielokrotnie dzisiaj padały te słowa, to jest próba pogodzenia wody z ogniem, w tym wypadku wymogów konserwatorskich, jakby zachowania tej substancji zabytkowej i nowoczesności tego, co trzeba zrobić, aby to było bardziej funkcjonalne, bardziej odpowiadające naszym czasom. Takie najprostsze przykłady, to wiemy, że współcześnie na obiektach sportowych nie używa się ławek, bo to jest ani bezpieczne, ani wygodne, tylko muszą być indywidualne siodełka, także nawet w tej części zabytkowej. Ale w efekcie, co powstało po wszystkich uzgodnieniach, po projektach, cała trybuna wschodnia, cała elewacja stadionu, całe otoczenie stadionu zostały poddane nawet nie tylko gruntownej, bo gruntowna może ona nie zawsze jest, bo niektórzy nie wszystko może się tam robić, ale bardzo drobiazgowej renowacji. Sprawiającej trudności w niektórych momentach, a jeśli tak, to w jakich? Budownictwo polega na tym, że to jest ciągła walka z trudnościami. W tym wypadku takim dobrym przykładem jest ta ceglana elewacja, ta ceglana konstrukcja. To trzeba było odtworzyć przez lata użytkowania. Tam były różnego rodzaju ubytki, uszczerbki, przebudowy, wymiany okien, budowy sieci teletechnicznych, elektrycznych i tak dalej, które no, trochę zdewastowały ten obiekt. Trzeba było to zabudować, tych cegieł nie było oryginalnych, trzeba czymś uzupełnić. I to jest mrówcza praca setek osób, które no, z pędzelkami domalowywały, uzupełniały, dbały o to, żeby to miało wygląd.
plus te wszystkie dodatki, właśnie okna, stolarka, maszty, ozdobniki, no to musi spełniać wymogi konserwatorskie. A równocześnie z drugiej strony musimy wejść z czymś, co jest nowoczesne. Wybudować wewnątrz jakby zupełnie nowy obiekt, zupełnie szkło, metal, płócienne dachy. I to trzeba wpasować tak, żeby harmonia nie została zakłócona. Czy nam się udało, to między innymi dzisiejsza wycieczka powinna dać odpowiedź. Z moich wstępnych nasłuchów wygląda na to, że się podobało. Mówimy, proszę Państwa, oczywiście o renowacji między innymi Stadionu Olimpijskiego. Panie Rzeczniku, bo teraz do Pana Marcina chciałbym skierować zapytanie. Obiekt posiada odtworzony przecież tor żużlowy. Mamy również wyposażenie tej sztucznej murawy, a więc futbol amerykański z pewnością nie będzie miał żadnych kłopotów. 11 tysięcy ludzi będzie mógł pomieścić. No właśnie, od tej strony sportowej. Co wrocławianie tak naprawdę dostaną? Jaką nową jakość, jak Państwo to oceniają? Nową jakość od strony sportowej, to patrząc przede wszystkim na stronę sportową, ale tą użytkową, czyli dla widzów, to wypada nam tylko dziękować wrocławskim inwestycjom i ludziom, którzy włożyli naprawdę ogromną ilość pracy w to, żeby ten stadion przede wszystkim był wygodniejszy w użytku. Wiemy, jak on wyglądał przed remontem. Ten obiekt, tak jak sam wspomniałeś, no, uległ z biegiem czasu, został trochę nadgryziony tym zębem czasu, a teraz na wszelkiego rodzaju wydarzenia sportowe będzie tam po prostu, patrząc z punktu widzenia Wrocławian, tak jak pan redaktor zapytał, będzie tam po prostu przede wszystkim dużo wygodniej. Wygodniej, bezpieczniej, ładniej, przyjemniej przy regularnych meczach żużlowych czy futbolowych będzie po prostu ze strony zwykłego widza lepszy dostęp do wszelkiego rodzaju infrastruktury, będzie lepszy widok, będzie wygodniej i po prostu jestem tego absolutnie pewien i po dzisiejszej wycieczce i po tych wszystkich służbach wycieczkach, które niejednokrotnie musimy, ale z przyjemnością odbywać z Młodzieżowego Centrum Sportu właśnie na ten nasz, już niedługo, nasz obiekt, czyli na Stadion Olimpijski. Widać, że będzie tam po prostu dużo wygodniej, przyjemniej. To zacznijmy w ogóle od tego, że jest to obiekt historyczny, obiekt z niebywałą przeszłością i obiekt, który stanowi unikalną część historii Wrocławia, tak? I dzięki temu on po pierwsze został zachowany, a po drugie będzie dużo przyjaźniejszy wszystkim tym, którzy przyjdą, tak jak pan wspomniał, przede wszystkim na mecze no, najlepszej żużlowej ligi świata, tak? Czyli polskiej ekstraligi żużlowej. Raz, dwa, na mecze futbolu amerykańskiego w wydaniu na pewno w wykonaniu Panthers Wrocław, którzy, jak wiemy, odnoszą sukcesy nie tylko regularnie na scenie narodowej, czyli na scenie polskiej, ale i także na scenie międzynarodowej. Także już te dwie dyscypliny wystarczą, żeby na pewno przyciągnąć szereg, masę wrocławian na stadion, a skoro ich przyciągniemy, to przyciągniemy ich też do warunków dużo bardziej komfortowych i przyjemnych, a jednocześnie łączących się z tą historyczną przeszłością Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu. Panowie, czyli jednym głosem możemy powiedzieć jako dolnoślązacy i być może również jako fani sportów nieolimpijskich, że warto było, żeby kibice poczekali, jeżeli chodzi o miłośników żużla, bo przecież musieli jeździć, prawda, w centrum kraju, żeby móc oglądać zmagania żużlowców, a z drugiej strony to też chyba będzie ewenement, bo futbol amerykański będzie miał w skali całej Polski swój własny stadion. To też jest niesamowite, bo przecież ci rugbyści, futboliści często muszą się dzielić swoim obiektem, choćby z piłkarzami, więc to też taka chyba wartość. To jest dodania. Wartość nie tylko na skalę polską, ale z tego, co wiem, tylko tutaj jeszcze musielibyśmy się upewnić wśród przedstawicieli Panthers albo w ogóle ligi, to jest chyba jedyny albo w tej części Europy, albo w całej Europie obiekt przeznaczony z murawą główną stricte do futbolu amerykańskiego. Także to będzie nie lada gratka. Tak jak mówię, futboliści nasi wrocławscy to nie tylko potęga na skalę polską, może i kiedyś światową, tego im życzę i trzymamy kciuki, ale na pewno w skali europejskiej też, co w sezonie minionym pokazali, też się liczą. Także na pewno będzie można oglądać te zmagania na najwyższym poziomie. Nic, pozostaje się tylko cieszyć i zachęcać szersze grzesze osób, żeby poznały, co to jest futbol amerykański i oglądały na żywo te zmagania. Bo mówimy o wygodzie widzów dużo, ale wygoda sportowców, wygoda sędziów, wygoda działaczy, to też jest nowa jakość, nowe środki łączności, telebim, budka sędziowska, tak, to wszystko, to jest coś, czego tutaj nie było. O zawodnikach nie wspomnę, szatnie. I jeśli chodzi o futbolistów, jeśli chodzi o żużlowców, to jest w ogóle inna epoka w tej chwili. Czyli to jest ta część wyposażenia, o której pan rzecznik mówi, a jeszcze chciałbym powrócić na moment do tego wątku zapewnienia widoczności z miejsc siedzących. To ta sztuka też się państwu udała.
istotą każdego obiektu sportowego jest, żeby była zapewniona widoczność. No brzmi niby oczywiście, ale znamy przykłady z takie architektoniczne, że jednak paradoksy na stadionach nawet bywają. Nawet są takie przykłady, to są pojedyncze miejsca. Mam nadzieję, że tutaj takich wpadek nie ma. Trudność polegała na tym, że ta zabytkowa część no, nie jest rewelacyjna, jeśli chodzi o widoczność. Między innymi to jest ten problem zbyt małej zdaniem niektórych liczby miejsc dla widowni. No, musieliśmy zrezygnować z najniższych rzędów, bo one nie tylko nie spełniają wymogów, ale tam po prostu nic nie widać. Zwłaszcza, że współcześnie te zmiany nie polegają tylko na tym, że trzeba lepiej widzieć, ale i wyższe bandy. No, bezpieczeństwo też jakby stało się z biegiem lat priorytetem. Było priorytetem, ale ten priorytet został wzmocniony. Natomiast te krzesełka zostały tak zamontowane, że myślę, że teraz już widać, a nowa trybuna no to już jest w ogóle wybudowana pod innym kątem. Inne nachylenia, inaczej przybliżona. No, to jest no, nieporównywalne z tym, co było. To po prostu trzeba zobaczyć. Jesteśmy jak na współczesnym stadionie, biorąc na tym fragmencie. Tak to wygląda. Chciałbym jeszcze zapytać o jeden wątek. Osoby niepełnosprawne. Kiedy popatrzymy na statystyki PZPN-u, to nasz stadion wrocławski, na którym grają piłkarze WKS-u, spełnia bardzo wysokie normy. W skali kraju wypadamy naprawdę dobrze. Wiemy, że tutaj takie konsultacje również były prowadzone z ramienia Urzędu Miasta. Różne departamenty również już na etapie planów mówiły, żeby wziąć pod uwagę właśnie osób niepełnosprawnych. Panie Marku, panie rzeczniku, proszę powiedzieć, czy jest coś, co już teraz faktycznie jest godne uwagi i żeby uspokoić nawet osoby niepełnosprawne? Tak, jest cały szereg miejsc dla tak zwanych wuskerkusów. Powtarzam to za rzecznikiem osób niepełnosprawnych, wrocławskim rzecznikiem. I on osobiście konsultował sam jest kibicem. Dopytam inaczej, czy tam też się udało wszystko na ostatni guzik dopiąć? To pewnie też czas pokaże. My liczymy, że na ostatni guzik. Natomiast to w budownictwie jest tak, nigdy nie chcemy przesądzać, bo zawsze możliwe jest coś do poprawienia. No, zawsze można, z biegiem lat, z biegiem czasu się różne rzeczy zmieniają. Z osobami niepełnosprawnymi jeszcze mamy takie doświadczenie, że no, najczęściej zaspokajamy potrzeby osób, które mają utrudnione poruszanie się, poruszają się na wózkach, ale też wiemy, że no, są grupy niepełnosprawnych, które no, jakby potrzebują troszeczkę czegoś innego i to może gdzieś, w tej chwili oni się nie ujawnili jako kibice, być może się nie ujawnili, być może rzecznik wszystko wie, ale tu są osoby z jakimiś... No, niewidomi to jest osobna sprawa, oni się zgłaszają z zupełnie innymi potrzebami, no i raczej kibicami tutaj nie będą, ale ja tego nie przesądzam, bo może będą. Pozostawiam w takim razie. Ale dlatego ja zawsze pozostawiam taką kwestię otwartą. Natomiast są takie stanowiska i to jest uzgodnione z rzecznikiem i myślę, że na te życzenia, które on wyraził, no to w 100% są spełnione. Myślę, że dzięki audiodeskrypcji dla osób niewidomych, niedowidzących też się znajdzie forma kibicowania, także na pewno ten stadion będzie, tak jak wspominaliśmy, funkcjonalny w stopniu, no co najmniej no, w stopniu maksymalnym funkcjonalny, jeżeli chodzi o wszystkich i kibiców, i tak jak było wspomniane, zawodników, a także właśnie dziennikarzy, bo przecież strefa dziennikarska pod tą nową trybuną też powstała bardzo elegancka, więc dla wszystkich będzie po prostu lepiej i wygodniej. Korzystając jeszcze z panów obecności, chciałbym zapytać o tor wrotkarski. Tutaj padła data maja roku 2017 i czy rzeczywiście to jest tak, że te temperatury teraz uniemożliwiają jak na razie ułożenie tych specjalnych nawierzchni na torze właśnie do szybkiej uniemożliwiają, jazdy. Umożliwiają. Faktem jest, że jest przerwa zimowa na tym obiekcie. Po prostu. Natomiast no to ja się śmieję. To jest budowa najmniej zaawansowana z tych naszych, tylko to, co pozostało do wykonania, jakby te 20-30%, trudno mi w tej chwili mówić z całości, to się ma na przykład nijak do 1% ze stadionu, więc to nie jest jakąś trudnością. Oczywiście, mówiłem się o przebudowie parku natomiast tysiąclecia. Tak faktycznie potrzebujemy dobrej pogody, żeby jakby zwieńczyć to dzieło, układając nawierzchnię na tym torze sprinterskim, wrotkarskim. To jest jakaś specjalna nawierzchnia, ona wymaga
trochę wyższych temperatur, ale myślę, że w kwietniu, maju już takie temperatury będą, które pozwolą to zabudować. Tam jest jeszcze parę elementów, ogrodzenie, bandy, ale to w skali tego, jakby wszystkich inwestycji, jakie prowadziliśmy na World Games, aczkolwiek nie traktujmy tego tylko jako na World Games, to jest naprawdę jakiś drobiazg. W skali tych inwestycji może trochę więcej, ale w skali całości to zostało niewiele i nie widzimy zagrożenia tylko dlatego, że czekamy do kwietnia, maja. To takie zagrożenie byłoby większe, gdyby na stadionie było powiedzmy 1-2% do wykonania, niż kiedy tutaj nawet byłoby 50%. Tutaj najtrudniejsze rzeczy, czyli odwodnienie, wszystkie instalacje zostały już zrobione na jesieni. Temu zadaniu, mówię o Wrotkach, towarzyszyło drugie, przebudowa ulicy Sukielickiej, która zapewnia jakby komunikację do tego miejsca, umożliwia parkowanie w pobliżu tego toru. To już jest zakończone, więc najtrudniejsze rzeczy poza nami. To są takie sprawy już też wykończeniowe. Rzeczywiście, panie rzeczniku, to już jest taki czas, kiedy we Wrocławiu powinniśmy cieszyć się i odliczać do lipca. To tak wygląda. I nie patrzeć również na te negatywne głosy, że być może te World Games za dużo miasto kosztuje. Faktycznie skupmy się na programie, to ten moment. No jak najbardziej. To jest kolejne z takich dużych wydarzeń, dzięki którym Wrocław ma szansę być, nie mówię już tym razem, przyjaźniejszy, być po pierwsze bardziej znany i promować się i za granicą, i wewnątrz kraju, ale też zaoferować coś naprawdę ciekawego i niecodziennego swoim mieszkańcom. Więc myślę, że faktycznie, tak jak pan redaktor wspomniał, już możemy sobie ostrzyć zęby i przede wszystkim zapoznawać się z tymi dyscyplinami, które będą podczas Igrzysk Sportów Nieolimpijskich World Games we Wrocławiu rozgrywane. Myślę, że część z nich nie jest jeszcze szeroko znana, powszechnie, nie jest powszechnie rozumiane, na czym te dyscypliny polegają, więc teraz mamy ten czas, żeby się z nimi zapoznać, dowiedzieć się, co z czym jest, jakie są zasady i podstawy, a i mam nadzieję, że niektóre z tych sportów w przyszłości uda nam się zatrzymać właśnie na przykład na stadionie olimpijskim, bo lacrosse czy ultimate frisbee, dlaczego nie miałoby tam być rozgrywane. Także liczymy na to też, że później uda nam się jakoś na tyle dograć terminarze i zaprosić do współpracy te wrocławskie drużyny, żeby i później zagościły właśnie u nas na stadionie olimpijskim. Także warto się już z tymi dyscyplinami zapoznawać na przyszłość, żeby móc później, że tak powiem, świadomie oglądać i kibicować zarówno reprezentacją Polski na World Games, jak i później drużyną, mam nadzieję, wrocławskim. A ja przewrotnie powiem, wtrącę, że my się nie czujemy, że budujemy na World Games. To nie jest na World Games. World Games się skończy jak Europejska Stolica Kultury i miejmy tego świadomość, że zostanie coś, czyli przede wszystkim infrastruktura. Basen w wymiarach olimpijskich jest temu miastu potrzebny. Tor wrotkarski jest jakby pierwszą inicjatywą. Panie rzeczniku, musimy kończyć, ale rzeczywiście ten sam problem był przy Euro 2012, a przecież możemy cieszyć się choćby z autostradowych chłodnic Wrocławia, bo to jest ta wartość dodana, której nikt nam już przecież nie zabierze. Pokrótce w takim razie, panowie, bo nie umówiliśmy również budowy krytej pływalni i przebudowy basenów rekreacyjnych przy ulicy Wejherowskiej, ale być może to będzie zalążek do rozmowy na przyszłość, bo do lipca jeszcze troszkę czasu zostało. Bardzo wam dziękuję za przybycie do studia. Rzecznik wrocławskich inwestycji, pan Marek Szempliński, a także rzecznik Młodzieżowego Centrum Sportu z Wrocławia, pan Marcin Janiszewski, byli moimi państwa gośćmi wieczorową porą. I to wszystko w tej rozmowie Echo24. Dobranoc.